Że mnie słychać dobrze. Jesteśmy w salonie Empik w Katowicach, w Silesia City Center. A naszym gościem dzisiaj jest Paweł Kowalczyk ze swoim czwartym albumem Piosenki Mistrza. Piosenki Mistrza Grzegorza Ciechowskiego. I teraz chciałam zapytać, skąd pomysł na Obywatela GC, skąd pomysł na to, żeby właśnie wydać jego twórczość, żeby wziąć na warsztat jego twórczość i wydać w zupełnie innych aranżacjach właśnie utwory pana Grzegorza? Tak naprawdę od wczesnych lat mojego dzieciństwa twórczość Grzegorza Ciechowskiego towarzyszyła mi od samego początku i wywierała na mnie olbrzymi wpływ w późniejszych latach mojej twórczości. Pierwszy utwór, który promuje tę płytę, to Nie pytaj o Polskę. I jest to pierwszy utwór, który w swoim życiu uczyłem się grać na gitarze. I tak naprawdę kolejne lata pozwalały mi na poznawanie jego twórczości, kolejnych albumów, kolejnych płyt. Nie tylko twórczość Grzegorza Ciechowskiego, w sensie twórczość Republiki wywierała na mnie ogromny wpływ, ale też tworzył również ten artysta dla innych artystów. Był wspaniałym instrumentalistą, grał na flecie poprzecznym, na saksofonie, na pianinie, także generalnie był był multiinstrumentalistą, od którego można było czerpać garściami. I tak naprawdę to był pierwszy zaczyn do tego, aby stworzyć tę płytę. Kolejnym elementem, takim punktem zapalnym, był wernisaż w Warszawie, który został zorganizowany w wspaniałej galerii. Był to wernisaż fotografii Andrzeja Świetlika, który, można powiedzieć, na co dzień fotografował Grzegorza. I było to połączone, ta wystawa, z promocją pięknego, wydanego albumu. I zobaczyłem publiczność podczas tego spotkania i mówię, to jest chyba ten moment. Patrzyłem się na jego oczy na zdjęciu i mówię, to chyba czas na to, żeby młode pokolenie odświeżyło te kompozycje i zaprezentowało to w zupełnie nowej, nowoczesnej, elektronicznej odsłonie. Bo jak dobrze wiemy, elektronika w dzisiejszych czasach na większości płytach pojawia się. I to był mój cel, aby te kompozycje odświeżyć i pokazać je w zupełnie nowej odsłonie. Super. A jeżeli chodzi o cały ten repertuar Grzegorza Ciechowskiego, tych utworów jest naprawdę mnóstwo. Wybranie 9 na płytę, czy to sprawiło ci problem, żeby znaleźć te, które chcesz po prostu, żeby zostały wydane? Czy na przykład masz kilka jeszcze w zanadrzu, które po prostu nie są na tej płycie? Tak naprawdę było wiele upadków i wzlotów przy produkcji tej płyty, bo tak naprawdę przede wszystkim przełożyć brzmienia gitarowe, bardzo ciężkie, rockowe brzmienia, przełożyć na brzmienie muzyki elektronicznej, to nie lada wyzwanie, ze względu na to, że elektronika, oczywiście brzmienia syntezatorowe, które Grzegorz stosował na swoich płytach, są jak najbardziej, ale żeby brzmienia gitarowe zastąpić elektroniką, to naprawdę był to nie lada wyczyn. Czasami poddawałem się i stwierdzałem, że po prostu kompletnie nie rób tego, nie idź tą drogą, zostaw to. Ale potem wracała ta myśl, wracała ta jakby koncepcja, która pojawiła się na samym początku, i gdy zacząłem dobierać utwory, takie jak Telefony, Mamona, Kombinat, które znajdują się na tej płycie, zwróciłem przede wszystkim uwagę na warstwę tekstową, czyli jak aktualne w dzisiejszych czasach są te teksty, jak są bardzo mocne, jaki przekaz dają w sobie. I stwierdziłem, że kompilacja tych 9 utworów, które znalazły się na płycie, będzie taką wisienką na torcie. Bo to są jednak najbardziej znane utwory, tak? I one są wciąż aktualne. I one będą aktualne. Ciągle siedzimy w telefonach. To mistrz Grzegorz Ciechowski tak jakby w dzisiejszych czasach pisał ten tekst, tak? Telefony. Tak samo Mamona. No, ciągle po prostu od X lat podążamy za tym, że więcej, jeszcze chcemy, tak? Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy, więc jakby bardzo aktualna jest ta piosenka. A od pomysłu, ja nie mówię, bo rozumiem, że kiedy jeszcze jako dziecko wzorowałeś, słuchałeś, miałeś pewnie taką myśl, że fajnie by to było kiedyś zaśpiewać, na pewno nie w takiej formie, no bo jako dziecko jeszcze
myślę, że tak daleko nie sięgałeś z marzeniami. Natomiast od pomysłu wydania tych utworów do realizacji jaki czas upłynął? Niespełna rok. O! Niespełna rok, a tak naprawdę trzy ostatnie miesiące to była taka bardzo intensywna ostatnia prosta. Bardzo lubię zintensyfikowaną pracę nad swoją twórczością, znaczy w sensie jakby nad produkcją, bo to jednak ja siedzę i tworzę te brzmienia, dobieram to, kompiluję ze sobą, a kompozycje Grzegorza jeszcze bardziej mi dawały taki... ten element twórczy otwierał się jeszcze bardziej we mnie. Ale stałeś w tym czasie, kiedy przez te 3 miesiące, 4 miesiące? Można powiedzieć, że właśnie w ostatnim wywiadzie parę dni temu wspomniałem o tym, że ta praca była tak intensywna, że pracowałem po 17 godzin dziennie i nie dawałem sobie taryfy ulgowej ze względu na to, że czułem jakby ciężar i obowiązek tego, jaki spoczywa na mnie w stosunku do fanów, których zdobył w olbrzymiej ilości Grzegorz, tak? I w momencie, kiedy zacząłem czytać wpisy na różnych grupach facebookowych, na przykład między innymi grupie Republikanie, gdzie też udzieliła się w jednym z komentarzy córka Grzegorza Ciechowskiego, Weronika, i myślałem, że naprawdę zostanę zupełnie inaczej odebrany przez jego zagorzałych fanów, a stało się zupełnie inaczej. I te komentarze były pomiędzy konstruktywną krytyką. Czasami pojawiały się rzeczywiście jakieś nieżyczne sytuacje, to się zawsze zdarza i na to również odpowiadałem i mówiłem, że jednak no, artysta, który chce stworzyć coś nowego i pokazać to w nowej odsłonie, musiał podjąć takie ryzyko i jakby no, to był mój wybór, tak? Jeżeli chcesz coś stworzyć innego, usiądź, zrób to, pokaż, że potrafisz. Więc jakby, no a te miłe słowa dodatkowe, które padały w komentarzach, jeszcze bardziej mnie podbudowywały i przekonały mi do tego, że te koncerty, które teraz są, cała trasa koncertowa, która promuje to wydawnictwo, wczoraj żeśmy odbyli pierwszy koncert inaugurujący trasę we Wrocławiu w Starym Klasztorze, właśnie przed chwilą żeśmy tutaj do Państwa, do Katowic przyjechali, za chwilę znowu jedziemy do Warszawy i kolejne aktywności. Wczorajszy koncert pokazał mi, to było warte, żebyś Ty to po prostu zrobił i pokazał i odświeżył tę kompozycję. To teraz jeszcze zapytam o muzyków. Czy w pierwszej kolejności, kiedy wiedziałeś, że zabierasz się za ten repertuar, wiedziałeś, z kim chcesz pracować? Czy poszukiwałeś długo muzyków do tej płyty? Zdradzę może rąbka tajemnicy. Tak jak wspomniałaś wcześniej, jest to moja czwarta płyta. I postanowiłem przy tej płycie zaprezentować swoje umiejętności jako producent i postanowiłem, że wyprodukuję tę płytę sam. Czyli zaprogramuję wszystkie partie instrumentów, wyprodukuję je, wyedytuję, zmiksuję i oddam tylko i wyłącznie na mastering. A elementem takim żywym w postaci człowieka, który współpracuje ze mną na tej płycie, jest to wspaniały instrumentalista, multiinstrumentalista Rafał Jędruk z Wrocławia, który nagrał wszystkie partie saksofonów, sopranowych, barytonowych, tenorowych, wszystkie partie fletu poprzecznego, dokładnie. Więc jakby z nim ta intensywna współpraca trwała przez ten okres tworzenia tej płyty. No i cóż, tyle. Ale Rafał nie jeździ z tobą w trasie koncertowej. Rafał nie jeździ, ma zupełnie inne zobowiązania, aczkolwiek na wczorajszym koncercie udało mu się być. I bardzo się cieszę, bo wreszcie żeśmy się osobiście mogli poznać, bo tak naprawdę znalazłem go przez zupełny przypadek na internecie, na Instagramie, zobaczyłem jak gra, stwierdziłem, że to jest strzał, że on po prostu musi. Wczoraj poznaliście? Wczoraj żeśmy się poznali, a tak naprawdę przeszliśmy setki godzin rozmów telefonicznych i te wszystkie partie, które zostały zarejestrowane, ustalaliśmy podczas naszych rozmów telefonicznych. Wow. No i cały czas ja mówiłem Rafałowi na przykład, Rafał, to nie jest ten trop. Ten utwór musi mieć taki klimat, musi zabrzmieć w ten sposób. Tutaj jest taka charakterystyka, zobacz, o czym ja śpiewam, tak? Na przykład eksploduje supernowa, tak? I ja mówię do niego, no nie może być tak, że nie eksploduje twój instrument po zaśpiewaniu tych wersów.
to musi być po prostu petarda, to musi lecieć, nie? I Rafał mówi, aha, dobra, ty masz rację, to jest dobry kierunek, to teraz idziemy w tę stronę, to poczekaj, za chwilę coś ci przyślę. I to były cały czas intensywna praca, więc to mam ślady, ja to przebierałem, analizowałem, odrzucałem, znowu ślady, znowu to ten sam mechanizm. Także bardzo fajna, intensywna, kreatywna przede wszystkim praca. Uwielbiam kreatywną pracę i sensownych ludzi wokół siebie, którzy po prostu pracują szybko i mają tempo. O matko, widać tę ekspresję. W takim razie no, wszystko na to wskazuje, że nie mieliście trudności. Natrafiliście na jakieś problemy w trakcie pracy? Mieliśmy oczywiście, przecież to są bardzo... Proszę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób, z jakim niepokojem, z jaką charyzmą, z jaką intensywnością śpiewał Grzegorz. Tak naprawdę oglądając jego występy, analizując utwory, te utwory na przykład na festiwalach były wykonywane w zupełnie innym tempie. Albo danego dnia artysta, ja mam ten sam pierwiastek w sobie, że czasami mam koncert taki, że po prostu schodzę i mówię, nie jestem z tego zadowolony, po prostu nie wyszło, tak? To nie był mój dzień. I tak samo pewnie miał... Jesteśmy ludźmi po prostu, nie jesteśmy maszynami. I jak oglądałem tych x wersji piosenki Nie pytaj o Polskę, czy tak, tak to ja, to stwierdzałem, w którą stronę ja mam iść i które emocje ja mam jakby zawrzeć w tych piosenkach. Bo przede wszystkim nie chciałem nadinterpretować tej twórczości, tylko stworzyć coś, co jest Kowalczykiem we mnie, a jednocześnie przełożyć to, co miał artysta do powiedzenia, czyli Grzegorz. I wydaje mi się, że to było najtrudniejsze, żeby jednak złapać ten klimat tych utworów, żeby słuchacz jednak miał ten charakter oddany tego, żeby ten nerw czasami wręcz był w tym głosie, tak? Tak jak na przykład ta charakterystyka utworu Telefony czy Kombinat, no jednak to musi być mocno wyśpiewane, to musi być charakterne, to musi mieć energię. A czasami wręcz na przykład próbowałem przemycić siebie i pewne fragmenty, pewne wersy, które mogły pozwolić mi na to, aby coś zaśpiewać delikatniej, z inną barwą, z większym piaskiem, to wtedy po prostu na to sobie pozwoliłem i efektem tego są nagrania na płycie. Okej, 11 października, premiera tej płyty. Dzisiaj mamy 21, czyli 10 dni. Jaki masz feedback, jeżeli chodzi o te płyty? No właśnie, już wcześniej to wspomniałem, że to jest niewiarygodne, że po pierwsze, bardzo ludzie wspierają mnie przy tym, że bardzo dobrze, że to zrobiłeś w takiej odsłonie, że nie piszą to oficjalnie, więc cytuję tak, ich, że nie robią tego, że nie zrobiłem tego odtwórczo. Przede wszystkim pojawiają się wspaniałe recenzje, nie tylko na mediach społecznościowych, ale też w opiniotwórczych serwisach, które podsyłają mi te recenzje, tak? I piszą, Paweł, gratulujemy ci, świetne, wspieramy, kibicujemy. Więc tym bardziej jest to dla mnie budujące i mówi o tym, żeby jednak iść tą drogą, którą się obieram. No i wczorajszy koncert też... I wczorajszy koncert dał mi po prostu takie wielkie serce, wysyłam w stronę Wrocławia. I mam nadzieję, że też z koncertem pojawimy się na wiosnę w Katowicach. Teraz kolejne miasta na trasie. Lublin, Poznań, Łódź, Warszawa i Radom. I w Radomiu 14 grudnia kończymy pierwszą część trasy Piosenki Mistrza. To ja teraz wrócę do początku, może nie do tego początku szkolnego, konkursów szkolnych, natomiast do programu, który chyba otworzył ci drzwi, jeżeli chodzi o ten taki show biznes. To 2003 rok, program Idol, gdzie dostałeś się do półfinału. Dzisiaj tych programów, to był jeden z pierwszych programów, jak nie pierwszy tak naprawdę. Pierwszy program tego typu w Polsce. Tak. Natomiast w tej chwili tych programów jest troszeczkę więcej. Czy jeżeli teraz miałbyś iść do jakiegoś programu, to poszedłbyś, czy nie? Jak oceniasz dzisiaj? Ponieważ mam wrażenie, że program Idol rzeczywiście dał wielu dużą możliwość. Mam wrażenie, że on nie zaszufladkował was jako półfinalistów, finalistów tego programu, tylko wręcz przeciwnie, pozwolił wam rozwinąć skrzydła. Natomiast może nie jestem fanką tych programów, które w tej chwili są, natomiast fanką taką, która ogląda. Przede wszystkim one trwają bardzo krótko, no to są 3-4 live'y, które wchodzimy na antenę i po tym jest koniec programu. Tak. Ja na przykład czasami nie wiem po prostu, kto
był w której edycji, kto śpiewał gdzie, no w jakiej był drużynie, bo jest tak. sezon po sezonie i... Ale spotkałam się z osobą, która miała jakby trudność, była już osobą, która była znana na rynku muzycznym, ale miała o tyle po programie trudność, że została zaszufladkowana jako, negatywnie ją oceniono jako osobę personalnie. I miała bardzo trudno wybić się właśnie z tej opinii, więc mam wrażenie, że teraz te programy, one troszeczkę bazują na tym, żeby mieć jak największą oglądalność, a jak wzbudzić oglądalność? No, trzeba zrobić coś szałowego, niekoniecznie prawdziwego. Kontrowersja była zawsze, więc jakby wracając do twojego pytania, program Idol oczywiście otworzył drzwi i 6 miesięcy intensywnej pracy podczas tego programu, bo tak jak mówię, teraz programy trwają przez 3-4 odcinki, wchodzimy na live'a, dziękuję, do widzenia, światła gasną i zazwyczaj gasną również też te osoby. Może nie mają jakby do końca pomysłu. Tak. Dokładnie. Więc jakby na pewno to dało dużo. Czy bym wziął udział po raz kolejny? No nie do końca mógłbym, dlatego że prowadzę swoje wydawnictwo Art Connection Music, a jednak osoby, które tam idą, poszukują czegoś i idą jakby od początku, idą na start. Jednak te 4 płyty, które już zostały wydane obecnie, mówią zupełnie o czymś innym. Gdybyś nie miał jeszcze tego dorobku, o to mi chodziło. Gdybym nie miał tego dorobku, myślę, że tak. Każdy element pokazywania się szerszej publiczności jest bardzo istotny, dlatego że teraz rynek jest naprawdę nasycony wieloma osobami, które chcą się pojawić, chcą zaistnieć, chcą śpiewać. Jedne śpiewają lepiej, drugie śpiewają gorzej, tak? Ale każdy chce coś osiągnąć w swoim życiu i wybiera taką lub inną drogę. Wydaje mi się, że tak, że wziąłbym udział. Po Idolu pojawił się program Muzyczna Winda, byłeś współprowadzącym. Tak, zgadza się. Jak wspominasz tamten program? Olbrzymi stres, zupełnie inna jakby wersja reprezentowania siebie jako osoba publiczna. Jednak jesteś i nagle masz uczestników, z którymi musisz śpiewać, więc jakby jesteś od w ogóle zupełnie innej strony. Przez pierwsze 2 odcinki nie wiedziałem w ogóle kompletnie, zastanawiałem się, co ty tutaj robisz. Bo kolejne ważne doświadczenie w twoim życiu. I właśnie później zinterpretowałem to zupełnie inaczej. Już kolejny, trzeci odcinek, czwarty odcinek to już był zupełnie inny jakby, w cudzysłowie mówię, vibe, czyli zupełnie inna energia i rozmowa z producentami i tak dalej, i tak dalej. No, to są każdy taki element współpracy z mediami, z producentami programów. To jest niewiarygodna nauka, to jest po prostu taka lekcja życiowa z górnego C. Chciałam zapytać o kolejne projekty muzyczne, bo skoro działasz szybko, to przypuszczam, że w głowie również masz bardzo dużo myśli i pewnie masz już wymyśloną kolejną płytę, którą chciałbyś wydać. Czyli mało tego, ja mam już ją napisaną. Brakuje tylko 2 tekstów. Będzie to płyta anglojęzyczna. Mogę zdradzić, że będzie nosiła tytuł Kowalczyk Big Band New Wave, czyli będzie to kontynuacja projektu Kowalczyk Big Band Project. Troszeczkę w innej odsłonie, bo Kowalczyk Big Band Project było około funkowe, jazzowe, dużo swingu, dużo brzmień z lat 40., 50. z płyt winylowych. Tak, takie po prostu. Zresztą ta płyta została zarejestrowana metodą analogową w 100%. W studiach Polskiego Radia, a ten projekt będzie miał rozbudowaną sekcję dętą, czyli około 20 osób w sekcji dętej i będzie to okraszone elektroniką. Więcej może nie będę zdradzać, ale to będzie bardzo, bardzo charakterystyczny projekt. Mam nadzieję, że jeszcze kilka kompozycji do tego dopiszę. Już jest obecnie 11. Wow, i brzmi naprawdę obiecująco, więc mam nadzieję, za niedługo się również... A to na kiedy planujesz premierę? Bo już mówię, mam nadzieję, niedługo mam się spotkać. Mamy taki plan wydawniczy, aby w styczniu, może w lutym, wpuścić pierwszy singiel z tego wydawnictwa. Okej, to trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Tylko kończysz trasę w grudniu. Dobra, ja wiem, ty wszystko dasz radę zrobić. No ja pytam, kiedy będziesz miał wolne, a to się okazuje, że ty nie planujesz wolnego, tylko praca. Wystarczy mi kilka dni tak naprawdę, 2-3 dni i ja za chwilę przebieram nogami i
zastanawiam się nad tym, Boże, coś tutaj jest za mało, coś się za mało tutaj dzieje, trzeba coś wymyśleć. To w takim razie powiedz mi, kogo lubisz słuchać na co dzień ty? Kto cię inspiruje? Przy jakiej muzyce, nie wiem, odpoczywasz? Wiadomo, wszystko zależy od nastroju, każdy tak ma. Ale czy na jakim koncercie ostatnio byłeś, który nie był twoim koncertem? Tak naprawdę artystów, którymi się inspiruję, jest bardzo dużo. W szczególności są to artyści zagraniczni. Może nie będę wymieniać, kto to jest, ani nie będę mówić o polskim rynku fonograficznym, bo jakby nie lubię się do tego odnosić. Bardziej mogę powiedzieć to w ten sposób, że artyści, na których się wzoruję, muszą naprawdę wywierać na mnie olbrzymi wpływ. Takie osoby, no powiem, Shirley Bassey, Selena Jones, czyli to są jednak tam nazwiska z dawnych lat, ale to jest wokół tego wszystko krąży, tak? Wokół jakby tych tembrów głosów takich intensywnych, z charyzmą, że po prostu wchodzą i oni nie muszą mieć mikrofonu, żeby zaśpiewać tutaj na ten cały Empik, tak? Tylko oni wchodzą i oni są, oni istnieją. I chyba najbardziej takie właśnie kolorowe, artystyczne postacie robią na mnie największe wrażenie i mnie inspirują i dają kopa do tego, żeby tworzyć fajne rzeczy. W momencie, kiedy tworzę na przykład płyty, kompletnie nie słucham niczego, kompletnie się odcinam w ogóle od koncertów, od słuchania płyt, od słuchania artystów, ze względu na to, że nie chcę, żeby cokolwiek zaprzątało moje myśli. A potem jak już coś stworzę i na przykład na bazie tego, że coś stworzyłem, nagle słyszę, o, tu jest coś podobnego, tu coś fajnego i to się okazuje, że to jest w ogóle zrobione w tym samym momencie i gdzieś tam jest to na czasie i mówię, fajnie, że jednak gdzieś tam to się tak. I sprawdzam i patrzę się na to, czy rzeczywiście to miało sens, co stworzyłem, nie? A masz takie poczucie, jeżeli chodzi o... nie chciałam teraz mówić o polski rynek muzyczny, ale tak naprawdę nie musimy się odnosić tylko do polskiego rynku, ale takie poczucie, że słuchając jakiegoś utworu, jedziemy samochodem, jest puszczony w radiu i ja bardzo często próbuję wsłuchać się w tekst. W tekst, ponieważ dla mnie tekst jest bardzo ważny. No właśnie dlatego mnie kupiły te teksty i dlatego powstała płyta Kowalczyk, tak, piosenki mistrzów. Ze względu, też powiedziałeś, kim się inspirujesz, w związku z tym tak mi się nasunęło to pytanie. Nie masz czasami po prostu takiego uczucia, że coś jest bez sensu, jak czegoś słucham. Jestem zła, że ktoś zaśmieca moją głowę czymś, co po prostu nie ma, jest po nic tak naprawdę. Tak, powiedziałaś jedną ważną rzecz i jakby doklejając się do poprzedniego pytania, co było największą moją, co mnie inspiruje? No największą inspiracją przede wszystkim był Grzegorz Ciechowski w tym okresie, kiedy robiłem tę płytę. A wracając do twojego pytania odnośnie tego, że czasami słyszymy niezgrabne treści, które zostały zawarte w danej piosence. I niestety one są, no... Tam nie ma historii, nie chodzi teraz, żeby w każdym utworze była puenta, ale właściwie ale proszę o to... Proszę zwrócić uwagę na to, jak piosenki z lat 20, z lat 30. Artyści śpiewali o frującym motylku, o pięknej zielonej łące i to robiło, no... I czułaś, że ten artysta po prostu czuje każdy wers i jest na tej zielonej łące i leci ten motylek i po prostu lecisz razem z nim, rozkładasz ręce i czujesz, że wieje wiatr. A teraz naprawdę jest bardzo mało artystów, którzy piszą konkretne teksty, aczkolwiek zwróciłbym na jedną artystkę uwagę, która bardzo fajnie, poetycko pisze teksty i którą dzisiaj usłyszałem u was w Empiku, jest to Kasia Jones. Zgadzam. Szanowni Państwo, pytania teraz do Was. Mam nadzieję, że macie płytę Pawła i będziecie to za chwilę prosić o autora. A jak Państwo nie mają, to zapraszam serdecznie do zapoznania się z materiałem. Myślę, że warto, na pewno warto. Czy mają Państwo jakieś pytania na naszego gościa, który postanowił odwiedzić Katowice ze swoim nowym projektem? Nie ma odważnych. Panowie, panie, głowy pospuszczali, więc... Proszę tylko na mnie nie patrzeć, zadawać pytanie. Może podarujmy publiczności. Dobrze, pytanie. To czy chciałbyś powiedzieć coś publiczności, o co ja nie zapytałam cię, a chciałbyś po prostu powiedzieć a propos tej płyty, a propos tej realizacji,
Tak. Na tym albumie zostało zarejestrowane bardzo dużo mojego serca i takiej, wydaje mi się, no, szczerości, prawdziwości i przede wszystkim szacunku do słuchacza. Ten hołd, który chcę oddać twórczości Grzegorza Ciechowskiego, jak i również ten element saksofonów, fletów, tych wszystkich instrumentów dętych, które tak naprawdę, no, tak jak wcześniej powiedziałem, Grzegorz grał na tych wszystkich instrumentach i Rafał wręcz wirtuozyjnie do tego podszedł. I te tarcia, te męki czasami, które powodowały, nie, to nie jest to, to nie jest to, właśnie ten element tych instrumentów dętych jest bardzo istotny na tym albumie. I chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do tego, aby Państwo zapoznali się z tymi kompozycjami, jeżeli ich nie znają, w tych nowych elektronicznych aranżacjach. To dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.